Siema, tu Metal i dzisiaj zrobię kolejny już unboxing. Jeden chyba z takich większych od magicznej kostki. Z większych nie chodzi dokładnie o ilość kostek, tylko o wielkość paczki, ponieważ są to dosyć duże kostki. Przystąpmy do rozpakowania. Paczka szła do mnie od wtorku do czwartku, czyli dosyć szybko. Co się będziemy pieprzyć? Rozerwijmy. Ho, ho, ho. Gratisy. Dostałem woreczek. Bardzo fajny. Tylko ten czerwony kolor. Chociaż nie, no ładny. Długopisik. Pierwszy, jeszcze takiego nie mam. Przyda się, bo mi się wypisał. Nie dodatkowo. To co zamówiłem, to jak już sami możecie zobaczyć, są to dwie kostki 5x5 szęksu. Jedna jest biała, jedna jest czarna. I tu mamy Peraminxa. Może coś w paczce? Nie, w paczce już nic nie ma, sorry. No i chyba przystąpmy do rozpakowania. Mam tu taki fajny nożyk. Już go chyba pokazywałem. Żeby nie rozwalić pudełka. Nawet pudełko nie jest zniszczone. Chociaż ta kostka się już ledwo mieściła w mojej skrzynce. Myślałem, że coś się jej stanie, a nie, na szczęście nic się nie stało. Wszystko jest ok. Pierwsza kostka. Znaczy pierwsza piątka. I druga piątka. Jedna jest czarna, druga jest biała, ponieważ ja sobie zamówiłem białą, a Janne zamówiłem drugą. Pewnie będzie też unboxing na jego koncie. Dobra, przejdźmy do rozpakowania. Piramidka. No. Zamówiłem ją dla kuzynki, dla koleżanki, co ja mówię. No i musiałem zniszczyć. Zamówiłem ją dla koleżanki. Ale chwilę się nią pobawię, żeby się pasowało, by się nauczyć, bo nie umiem ani jednego alga. Instrukcja. Nawet nigdy jej nie czytałem. Oho, ho. Co my tu mamy? Ale tłuste. No to dobra. Weźmy to. Dobra. Taka tłusta, że się w rękach nie da trzymać. Ale jak ją sobie wytrę, możliwe, że zrobię jeszcze recenzję, zanim kostka trafi do właściciela. No. Dalej. Chyba nie odpakuję kostki na czarnym plastiku, ponieważ, no jak już mówiłem, jest Janme i nie ma sensu. Ponieważ on też pewnie będzie chciał. Porównajmy do czwórki. Porównajmy, chwilacie. Standardowe. Minimalnie większa. Klocki znacznie mniejsze. Porównajmy kolory. Zielony, czerwony, żółty, biały. O, genialnie. Nawet nie wiem, jak się rusza, muszę się nauczyć. Mam nadzieję, że nie będzie popowała. Podobno, czy prawdopodobnie, to jest najlepsza kostka 5x5. Muszę się nauczyć, a jak się nauczę, no to spoko. Życzcie mi powodzenia w nauce. A, i jeszcze właśnie, póki pamiętam. No to będę robił naklejki na tą kostkę, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Może już niedługo.
I będą naklejki na mirrora kolorowe lub zwykłe. Więc to chyba tyle. Cześć.